wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w S-Rock. Jako, że jesteś jedyna Huba w towarzystwie, chciałem w tym wyjątkowym dniu złożyć Ci życzenia wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci. Babciu, przepraszam Cię, że sprzedałem Twoją protezę, kiedy zbierałem na rower. Babciu, przepraszam, że dziadkowi zabrałem sztuczne płuco i jedyne, co powiedział, to było takie... Przepraszam Cię, babciu. Za wszystko. Ja niestety nie mam kogo przeprosić, ponieważ w dniu moich urodzin wszystkie moje babcie postanowiły odejść z tego świata, wiesz? Nie. I udały się do więzienia w Sztumie i powiesiły się w rogu celi. Nie chciały niestety patrzeć na to wszystko, co się dzieje, ale mimo wszystko, drogie babcie, wszystkie te, które się mnie wyparły i te odeszły, składam wam takie pozagrobowe wszystkiego najlepszego. Dzisiaj w Super Ekspresie bardzo ładny artykuł. Babciu, wybacz, że chciałam cię zabić. Posłuchaj. Naprawdę? Paulina K. w sądzie omal nie udusiła babci... Ale nie, kablem od ładowarki telefonicznej. Poczekaj, przegląd prasy zaraz zrobimy, bo dzisiaj rzeczywiście zbyło się o babciach. Tak. Babcia miała 56 lat, czyli w moim wieku, była katowana wielokrotnie przez wnuczkę przy pomocy przedłużacza, komputera oraz kabla do ładowarki telefonicznej. Bardzo cię proszę, zostawmy to. Jakby drugi temat przewodni dzisiejszego dnia to ceremonia, która olśniła świat. No słyszałeś, że 2,5 miliona Amerykanów przyszło popatrzeć. Podobno ukazał się Jan Paweł Obama. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że jak słuchałem tego przysięgi, gdzie on mówi I, Barack Hussein Obama, to sobie pomyślałem, to jest przecież tak, jak Polską by rządził Jan Katyń Rokita co najmniej, no. No jaki Katyń Rokita, albo Lech Stalin Wałęsa, no wiesz, no jak można w ogóle dopuścić, że on publicznie się do tego że przyznaje. Hussein to jest miejscowość? Że Hussein, no pewnie, no tak. No pewnie jakby pierwszym sekretarzem stanu zostanie jakaś Madeleine Saddam Albright na przykład. Moja taka intelektualna analiza rzeczywistości trochę mnie przeraża. Mówisz, że jest taka trochę na poziomie babci? Trochę, tak. Michale, wszystkiego najlepszego. Wiesz co, ponieważ już bułeczkę, to ja ci przyniosę zaraz herbatki, żebyś sobie mógł pomoczyć, dobrze? Babciu! Babciu, słyszysz mnie? Rok. A jako, że proszę Państwa, instytucja babci jest nam naprawdę bardzo bliska, chociaż ich nie posiadamy, mamy piosenkę. Dla babci. Starą jak świat. Tych lat nie odda nikt. To jest kobieta, która wczoraj dostała wylewu. Tych szczęk nie odda nikt. Tych protest. Irena Santor. Tych lat nie odda nikt. Tych lat nie odda nikt. A to jest lat, tak jak mówisz. Tańcz, babciu. Bardzo tak. Przecież na ciebie puściłem. Ty słowa twój użar. Tańcz, mama. Ty oczy w ciemnią grę. Ty drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków świet. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszy i cholera, słuchaj, twoja babcia nie tańczy w ogóle. No bo ona w ogóle nie śniała. Babciu, tańcz! Tych lat nie odda nikt straconych lat, to o mnie. O wychowaniu mnie. Ruszaj się i podskoki! Cóż to w ogóle nie może? Gdzie schować rękę? Bacz, od razu się wzięła do tańczenia. Nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Budziszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew. Witajmy muzyki, dźwięki nocnych ptaków śpiew. Tych lat, idących lat, już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych wad i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszy chwili, nikt tak nie zbudzi śni. I gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nic. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. W Esce Rock. Esce Rock. 17 minut po 8. Dzisiaj, proszę Państwa, Fakt i Super Ekspres postanowił uczcić Dzień Babci informacjami wyłącznie o babciach. Zaczyna. Babcia mordercy Krzysztofa Olewnika, Roberta Pazika, mówi: zabili mi wnuka w więzieniu. Och, Jezus. No niestety Maria. Jest zdjęcie babci, która płacze i wnuka, który wisi. I z dwojga złego wolę płakać niż wisieć. No ja mam na przykład w dziale wydarzenia: babcie chciały spalić swoją szkołę. Cztery babcie z Kielc tak nienawidziły swojej szkoły, że postanowiły ją spalić. Zakradły się w nocy po cichutku, podeszły pod salę gimnastyczną, bo sądziły, że nikt ich nie zauważy. Jedna z nich wyciągnęła zapałki i podpaliła drzwi. Słuchaj, u mnie w Częstochowie, w województwie śląskim, prezent od kolegi babci zwalił babcie z nóg. Basty do butów.
Babcia z trudem odzyskała przytomność. Skatowała i okradła dawnego kochanka. 92-letnia babcia? Skatowała i obrabowała dawną sympatię. Mieszkanka podolszyńskiej Purdy wprosiła się do byłego kochanka, przewróciła ją i pobiła do nieprzytomności. Przewróciła a go, potem, a potem, przepraszam, tak. A potem zabrała pieniądze, komórkę i karty bankomatowe. Sąsiedzi wezwali policję, która w kilkanaście minut od napadu zatrzymała babcię. Jaki tytuł artykułu o tej złośliwej babci? Babcia z Wyrol skatowała i okradła dawnego kochanka. Co za idiotki! Dwie chińskie babcie mieszkające od paru miesięcy w Rybniku zastrzeliły łabędzia z wiatrówki, następnie upiekły go i zjadły. 38-letnia babcia i 39-letnia chińska babcia trafiły za kraty, mogą tam spędzić rok. Znana babcia Krzysztofa Krawczyk przygarnie Drakulę, czytamy. Mówi Krawczyka, kundelek Drakula jest od wczoraj najszczęśliwszym psem w Polsce. Bezmyślna babcia wyskoczyła na piwo. To potwór, nie babcia. 30-letnia babcia z Kluczborka w Opolskim zostawiła bez opieki 7-letnią wnuczkę i poszła do domu. Wróciła po 3 dniach. Porzuciła i wnuczkę i poszła pić. Ten artykuł przynosi Super Express. Babcia nas wyzywała nauczycielkę. Babcia z technikum w Ełku w województwie warmińsko-mazurskim, chcąc popisać się przed kolegami, obrzucała wyzwiskami pedagogów. Babcia prześladowała szczególnie jedną z nauczycielek na każdej lekcji, wyzywała ją i zupełnie nie reagowała na polecenie. Mam wiadomość o babcie Dodzi. O, dawaj. Dodzie. Ortopedzi biją na alarm. Babcia Doda, opadnie jej miednica. Piosenkarka babcia Doda nadużywa pasów ortopedycznych. Gdziekolwiek może, tam się ściska. Babci Dodzie, odpadnie miednica. Słuchaj, no mam tutaj o babci, która najpierw obrobiła sklep, a potem balowała w hotelu, ale ciekawe, bo takie jeszcze interpokoleniowe jest. Słuchaj, babcia bandyta ukryła się u mamy. Wyobraź sobie, przez 2 lata poszukiwana listem gończym, babcia ukrywała się w piwnicy domu swojej matki. Nie zgadniesz, co ja mam. Babcia nie reagowała na polecenie. Wczoraj BMW pokazał w Walencji mistrzowski bolid babci Roberta Kubicy. Zgubiła ją pazerność. To o babci Ebiego Smolarka, która chce grać w najsilniejszych ligach, bo tam najlepiej płacą. Ale nawet jej ojciec przyznał, że przejście do Boltonu babci było wielkim błędem. Babcia Agnieszki Radwańskiej sensacyjnie odpadła z Australian Open. Przecież się nie powieszę, mówi babcia Agnieszki Radwańskiej. Ładne nawiązanie. No i jakby zwieńczenie dzisiejszych informacji o babciach. Babcia Małysza skończyła się dla reklamodawców. Podobno nikt już nie istnieje problem. To ja mam jeszcze gorszą. Babcia Pawła DeLonga nie ma wątpliwości. O, nie. Moja wnuczka wygra Taniec z Gwiazdami. Dziękuję bardzo. Zdjęcie bardzo brzydkiego dziadka. Paweł DeLong, 39. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WWF. WSC Rock. Polska percepcja świata i tolerancji jakoś tak nie mieści niektórych pojęć, takich jak na przykład osoba ciemnoskóra, prawda? To w tej chwili mówi się Afroamerykanin. Tak. Dlatego też muszę ci powiedzieć, że no nie dziwią te ataki, które pojawiają się w prasie. Dziwi A mnie już bardziej... się pojawiły jakieś ataki? No, pojawiły się pierwsze ataki na nowego prezydenta. Co ty na tego bestiasza lewicy? Znajduję w ogóle w Gazecie Wyborczej, słuchaj, żeby było, ale oczywiście jest to cytat. No tak, posłuchaj. No mów. Nadzieja, zmiana, inspiracja, z tym właśnie kojarzy mi się Barack Obama, czytam dzisiaj Wyborczej, tak mówił Fred Frank z Los Angeles. Tak. Z kolegą Erikiem przyszedł na amerykański wieczór w Hard Rock Cafe w Złotych Tarasach, by obejrzeć zaprzysiężenie Baracka Obamy. I teraz posłuchaj, co mówi ten człowiek, który z kolegą Isis Gee, która zaśpiewała m.in. amerykański hymn. Tego zaśpiewał Isis Gee. Śpiewał Isis Gee, przepraszam bardzo. Amerykański hymn, który mamy zresztą, proszę tak, państwa. Przysłali nam z Białego Domu. Zaśpiewany wspólnie z Barackiem Obamą. Tak. Ale posłuchaj, jaka napaść. No. W ogóle jak można... W dniu, w którym cieszy się cały świat tak naprawdę. Tak. I przychodzi obejrzeć go 2,5 miliona Amerykanów. Posłuchaj. Jakby Murzyna nie widzieli. Posłuchaj, cytuję. Gdy Obama mówiło o chciwości, która osłabiła. Co ty tak powiedział? Obama mówiło. Obama mówiło? Mamy to nagranie. To mówiło. Kto nie wierzy, proszę. Zespół Kult i Czarny Słońca. Odsyłam. Tramwaj wypiera metro, dzisiaj Stołeczna Gazeta Wyborcza. Podobno zespół Roan i Centi mają zagrać. Pogorzelski na gitarze, słuchaj. Trochę słychać. Ale Isis cały czas nie słysza. Isis jest jeszcze bez kim. Siadam na drzwiach kalumnie. Obama mówiła. Obama mówiła. Masz rację, zaczynają się podjazdy. No dobrze, to...
to jest ten hymn po amerykański, on trochę inaczej brzmi. Zdaje się, że Aziz zagrało tutaj na ten, na perkusji, wiesz? Aziz zagrało? Poczekaj. To miał być hymn przecież na końcu. Jesteś przekonany, że to jest hymn? Tak, moim zdaniem to brzmi inaczej, tam brzmi tak. La, 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 swą ojczyznę jako wielką swą miłą. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki. Figurski. Get it now. Poranny WF. Poranny WF. S-Rock. Proszę Państwa, nie zadzwonił premier, nie zadzwonił prezydent, nie zadzwonił marszałek Sejmu. Z czego my jesteśmy? Zadzwonimy dzisiaj my. Do Białego Domu. Tuż przed 10. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w S-Rock. W S-Rock. Więc to jest tak, że jak śpiewała Edyta Bartosiewicz, tatuaż zdobi twoją pierś i w środku wewnątrz wiele tatuaży. Proszę Państwa, nasza audycja słynie z tego, jeżeli w ogóle nasza audycja gdziekolwiek słynie, że zajmujemy się nie tylko tematami z pierwszych stron gazet, ale czasami takimi malutkimi notatkami. I taka właśnie notatka wpadła nam Mało tego, złośliwe, świńskie oczy wczoraj. Nie dość, że mała, to jeszcze z działu sportowego, do którego w ogóle nie zaglądamy. Mam dobry wstęp. I który zwykle bywa zbędny w gazetach. Chińskie literki, japońskie literki, żydowskie literki, imię ukochany, ulubiony numer, tatuaże piłkarzy rzadko mają głębsze przesłanie. Aż pojawił się Patryk Małecki, lat 21. Patryk Małecki urodzony jest w Suwałkach dnia 1 sierpnia 1988 roku. Tam ciemno i zimno zawsze. Tak. Piłkarz niegdyś Wigier Suwałki. Słynny zespół. A Wigry Suwałki. Miałem taki rower. Wigry Suwałki. A myślałem, że Wigier. Aktualnie Wisły Kraków, gdzie jest napastnikiem i gra z numerem 19. Patryk Małecki kazał sobie wytatuować na przedramieniu olbrzymi portret Jana Pawła II. Wszystkich, którzy nie wiedzą, informujemy, nie, że był to papież. No, ale naprawdę to jest Jan Paweł. Ja myślałem, że to jest Benedykt. Nie, to jest Benedykt? To chyba Benedykt. Przyjrzyj się dokładnie. Znaczy w ogóle na początku mi to wyglądało na mapę Sumatry albo Borneo, ale potem to dopiero... To bardziej taki Clint Eastwood jest z czasów. Ja bym bardziej powiedział, że taki wiesz, to trochę Henry Kissinger na przykład. Ale Henry Kissinger, jak się tak, jak zegnie rękę, to jest w ogóle auto w garażu. Chociaż on miał okulary, chociaż jakby się przyjrzeć, gdyby zdjąć tą czapę, to wymaluje Jadwiga Kaczyńska. Papież to dla mnie ktoś ważny, mówi Patryk Małecki. Piłkarz Wisły. Wpadłem na pomysł. Mówi tak, wpadłem na pomysł takiego tatuażu i jestem z niego bardzo dumny. Teraz czuję, że papież w jakiś sposób cały czas nade mną czuwa, mówi Mały. Ale pamiętajmy, że jednak on tą ręką robi inne rzeczy także, nie tylko strzela gole. Tą ręką na przykład. Myślisz, że dotyka tym przedramieniem? Naprawdę? A dotykałeś kiedyś przedramieniem? Tatuaż na ramieniu Małeckiego spodobał się szkoleniowcowy Białej Gwiazdy Maciejowi Skorzy, który powiedział. Trenerowi spodobało się chyba to, że wybrałem taki poważny rysunek, mówi z uśmiechem Patryk. Tak powiedział Maciej Skorzy. Ale to dzięki piłkarskim umiejętnościom, a nie oryginalnemu tatuażowi Małecki przebojem wdarł się do podstawowego składu mistrzów Polski. W tym roku jego aspiracje sięgają jeszcze wyżej, bo Mały chce zasłużyć na powołanie do reprezentacji Dodajmy, Polski. Dodajmy, że Mały raczej pochodzi od nazwiska niż od innych małych elementów jego ciała. Proszę Państwa, ja może opiszę. Ale poczekaj, to jest prawa ręka. Zastanówmy się rzeczywiście teraz, wiesz, co on może robić. Może włączać TVN, prawda, co już jest bezbożne. Może myć się w miejscach intymnych lub myć także swojego kolegę z klubu. No może również myć swoje rozliczne koleżanki, które pod klubem wystają wielokrotnie. Może prosić o jałmużnę. Może golić również tą rękę, jednocześnie gładząc żyletką papieża. Może podnosić ją na biedne cygańskie dzieci myjące mu szyby drogiego auta. Może podrywać wielokrotnie oglądane na różnego rodzaju portalach internetowych kobiety, czym doprowadza do zaspokajania się ręką prawą. Może tracić samotności na sienie w momencie nieobecności jego partnerki. Boże, czy ty sobie to wyobrażasz? Patrzy, i wszystko na to patrzy. Raz na monitor i raz na to przedramię. Papa, wybacz. Proszę Państwa, tym się dzisiaj zajmiemy. Zaczniemy od adoracji tej dłoni. Chciałem powiedzieć, że... I czuwanie. Że nie jeden z naszych bliskich jest tak zwaną dziardziachą, o czym mówił Stefan Niesiołowski. O czym usłyszymy już za chwilę. To jest ta piosenka, Jerzy? Zawsze możesz mieć, co chcesz. Poczekaj, bo... Nie wciągaj! Na ręku możesz mieć Benedykta. Ty wszystko na... O Jezu, wysmarkałeś się na to zdjęcie z papieżem? Wciąż może być dobrze tak. Może poleciało ci wszystko na Benedykta. To nie jest Benedykt, to jest ten taki... Jak się nazywał ten, co zabił Gustlika? Ben Hauer. O właśnie.
Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF w SC Rock. Patryk Małecki, urodzony w Suwałkach, obecnie piłkarz Wisły Kraków, wcześniej Wigier Suwałki, wydziarał se na przedramieniu Benedykta. To może spuśćmy Janka Tomaszewskiego. Masz tam Janka? Nie, ja proponuję Stefana Dziardziachę. Dobra. To się nazywa Dziardziacha, bo Dziardziacha nakłuwa. Ja nie tatuowałem, ja rysowałem na chusteczce, bo cała jest procedura. Najpierw się rysuje na kartce rysunek, on sobie wybiera. Narysowałem tego smoka. On zatwierdza ten, co chcesz mieć tego smoka, powiedzmy, na plecach. Następnie ja narysowałem tego smoka na kartce, na tym się moja rola kończy. Przykłada chusteczkę, przerysowuje to na chusteczkę i potem przykłada tą chusteczkę. To był, proszę Państwa, słynny projektant tatuaży więziennych, Stefan Niczołowski. Ty wiesz, jakie on mi piękne serce przekuł też sztyletem narysował? No, widziałem gdzieś tu wisiało. No już zabrałem, tak. No. I podpisał zupełnie jak Ed Hardy. Ale zostawmy Stefana Niczołowskiego. Bo on jest hardy bardzo. Zajmijmy się. Proszę Państwa, Patryk Małecki, piłkarz Wisły Kraków, ma wielkiego papieża na ręce. No i będziemy... Kolorowego, który jak się zgina... Miałeś go opisać, opowiedz o nim. No ma twarz Clinta Eastwooda z filmu Dirty Harry 2. Nie. Ma taką czapę. Naprawdę wygląda jak imperator z Gwiezdnych Wojen. Nie, ale nie, to nie. I ma włosy, przecież pan... Zatem ma czapkę taką samą jak imperator. Jaki to jest kościół? Gwiezdnowojnowy. W Wałkach. Halo? Proszę tonowo wybrać numer wewnętrzny. I to jest kościół? Lub czekać na połączenie. Braci Palpatajnów niższych, wiesz? Dobrze. Franciszkanie, dobrze. Boże, też obsmarkiem Benedykta. Pamiętaj, to jest tak zwana pielgrzymka Cio. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Kraków, się kłania parafia Świętego Ducha. Czy ja się do Franciszkanów dodzwoniłem? Tak. Brat Misiura się kłania, dzień dobry. I brat Martenka, niech witamy, będzie pochwalony. Witamy serdecznie. Wiemy, że dzisiaj mają być zamykane listy na tę pielgrzymkę związaną z adoracją tego tatuaża Patryka Małeckiego tutaj od nas z Krakowa. Czy są u was jakieś listy? Czy są jakieś zgłoszenia? No nie, my nie mamy. Niech będzie pochwalony brat Martenka z tej strony. Witam was bardzo serdecznie. My tutaj w porozumieniu z braćmi Palpatenami i z braćmi Padawanami postanowiliśmy stworzyć taką listę osób chętnych na pielgrzymkę, która wychodziłaby z Suwałk. Termin oczywiście jeszcze jest do uzgodnienia. Chodzi o adorację tego tatuażu, który wykonał nasz, no, syn ziemi naszej, Patryk Małecki, aktualnie w Wiśle Kraków, wcześniej w Wigrach Suwałki. Czy wy jakieś zgłoszenia dostawaliście już? Czy znacie tę sprawę w ogóle? Halo? 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 Chyba się teraz... Zdaje się, że udał się na czuwanie. Nocne. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Czyli Suwałki pisze brak zgłoszeń, tak? Niestety. No dobrze. Ale muszę no do Padawanów zadzwonić. Jasna Góra! Pomóż się mnie! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. I to już od rana do 10:00 w SC Rock. Czy to cud, portret Ojca Świętego dostrzegli licznie gromadzący się wierni? Od wtorku, kiedy grabarz zauważył widocznie jakieś postaci, wokół gromadzą się wierni. Widzę twarz Pana Jezusa, włosy, cierń w koronie, wąsy, nos, oczy. Ja tutaj bardziej widzę... Matkę Boską, tak mi się wydaje. Twarz Ojca Świętego i to jest taka piuszka na głowie, taka, co ją noszą. Ojcze Święte. Państwo sami słyszą, wokół siedziby Wisły Kraków w tej chwili gromadzi się coraz więcej wiernych. Ilość jasnowidzeń. Dopatruje się powodów peregrynacji owego tatuażu na przedramieniu Patryka Małeckiego. Proszę Państwa, ja też mam często widzenia, ale z tych wszystkich rzeczy, które wymieniła ta Pani, najczęściej widzę wąsy. Właśnie chciałem powiedzieć, że mi się ze wszystkich widzeń mi też najrzadziej się Benedykt wyświetla. Nie, ja mam wąsy, a częściej widzę takie fajne, wygolone te. No dobrze, dzwonimy do Wisły Kraków, sprawa jest bardzo poważna. Może ja przypomnę ten dzwon. Tak? Piłkarz, zawodnik urodzony w Suwałkach, Patryk Małecki, wytatuował sobie wielką postać Jana Pawła. Czuwa nad nim papież. No, wzbudziło to kontrowersje zarówno w środowiskach świeckich, jak i tych mniej świeckich. Jak się nazywa mniej świeckich?
Kraków, słucham. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Warszawa się kłania Komisja Kongregacji do Spraw Nauki i Wiary. Czy ja się dodzwoniłem do Wisły Kraków? Tak, tak. Proszę pani, mamy tutaj liczne pisma. Ja dzwonię z Warszawy w sprawie pana Patryka Małeckiego. To jest piłkarz. Doszedł do nas, doszła informacja, że ten piłkarz wytatuował sobie Jana Pawła II na prawej ręce, na przedramieniu. Ja może połączę z biskupem, który tę sprawę osobiście nadzoruje, bo sprawa dotknęła jego eminencję. Jego eminencja jest klub już. Halo? Tak, słucham. Biskup Martenka z tej strony, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja może od razu połączę z panią dyrektor, dobrze? Czy to klub Wisła Kraków? Tak, tak, tak. Bardzo jest mi miło. Otóż zajęła nas sprawa piłkarza Patryka Małeckiego. Czy pani może doświadczyła tej łaski oglądania tatuażu? Nie, nie, nie. Może jeszcze, panie biskupie, wie pani, bo to nie chodzi o to, że my jako Kościół mamy coś przeciwko. Raczej tutaj zgłaszają się ludzie co do jakby pragnienia adoracji i peregrynacji tego tatuaża i chcielibyśmy tę sprawę troszkę uspokoić, bo Kościół nie chciałby, żeby wokół takich no, dosyć prozaicznych spraw odbywało się medialne zamieszanie. Ja może jeszcze raz połączę z biskupem. Proszę poczekać. Pani rozumie, że no, są to wszystko sprawy, wszystkie sprawy wiary, wszystkie te sprawy ludzkie, którymi również zajmujemy się, chociaż zarzuca się nam, że jesteśmy dalecy od spraw człowieka, od spraw codziennych, zajmują nas niezwykle. Ten wielki akt wiary, którego dokonał wasz piłkarz, zdecydowanie napawa nas optymizmem, aczkolwiek musimy sprawę zbadać, zanim pozwolimy naszym wiernym delektować się i kongregować wszystko to, co wydarzyło się na jego ręce. Czy możemy w takim razie poprosić o połączenie z kimś, kto decyduje u państwa o spotkaniach z takimi wybitnymi piłkarzami? Dobrze? Trybunał Apostolski, proszę pani, kongregacja. Halo? Halo, tak, tak. Tak, to możemy poprosić o połączenie? Ja podam panu numer do rzecznika prasowego. A nie może dobrze? Pani nas teraz przyłączyć? Nie, nie. Ja nie chciałbym biskupa, bo w tej chwili ma czytanie ofiary Eucharystii i za chwilę będzie zajęty. No dobrze, to proszę podać ten numer. 665. Tak. 810. Tak. 099. Czy jeżeli my byśmy. 099? Tak. Czy jeżeli będzie adoracja tego tatuaża, czy pani się do nas dołączy? Proszę pani, proszę pamiętać, że przestępstwo przeciwko obyczajom, a mianowicie przestępstwo przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu popełnione przez duchownego liczy się zupełnie inaczej jak przez osobę świecką. Dlatego też no, my nie oceniamy. My w tej chwili nie stawiamy żadnych wyroków bożych. My chcemy zobaczyć, ocenić, biskupie, a potem dopuścić. Może w takim razie proszę do nas razem z modlitwą o większą ilość tatuaży na przedramieniu. Prosimy cię, panie. Poranny wojewódzki Wigurski. Poranny WF. Cieszę się, dziękuję mu za to, że stawia na mnie niebo i się ma do mnie zaufanie. No i odwdzięczę się poprawną grobą. Myślę, że do dobrej to jeszcze mi trochę brakuje, ale zasługuje na to, żeby dawał mi szansę. Jakieś głupie straty na pewno się przydarzyły, no i pojechali z kontrą. No tak się gra właśnie, jak drużyna się broni, ale nic, najważniejsze, że wygraliśmy. Pojechał z kontrą, a raczej z Benedyktem, piłkarz Wisły Kraków, wcześniej Wigry Suwałki, Patryk Małecki, urodzony w Suwałkach, który na przedramieniu prawym wytatuował sobie gigantyczny portret kolorowy papieża. Bardzo lubię wywiady z piłkarzami, bo mniej więcej o rozmowie z selekcjonerem piłkarz mówi tak. No pytał, wypadłem, całkiem zainteresowany, selekcjoner cieszy z nas, że wpadłem, dobrze, moje zdrowie wypadło kilka dni temu. Daliśmy z siebie naprawdę wiele, chociaż zawsze mogliśmy dać więcej. Jesteśmy całkiem zadowoleni z drugiej połowy meczu. Niestety ta pierwsza, kiedy strzelono nam 6 bramek, spowodowała, że niestety nie odrobiliśmy straty. To zawsze mniej więcej tak brzmi. Znaczy, że wypadłem całkiem dni temu, dzwonił trener, selekcjoner Łukasz, dopytywał zdrowie moje. Myślę, że dobrze będzie. No cóż, piłkarze w tych kryzysowych sytuacjach w przypadku naszego futbolu nader często rzucają na boisku słynny o Boże lub Jezu. Patryk Małecki będzie spoglądał tylko na rękę i mówił Santus Benedictus. Proszę państwa, Patryk Małecki zasłynął w polskiej lidze skorumpowanej, że wytatuował sobie wielką twarz na prawej ręce Jana Pawła, który w momencie z przegięcia ręki zmienia się w Benedykta, a kiedy się pokazuje symbolicznego wała... Mówisz o przegięciu, aha, rozumiem. A jak się robi symbolicznego wała, jego twarz zmienia się w Benhauera. Tak zwany gost Kozakiewicza tak. W tej chwili na stadionie Wisły Kraków będzie znany jako gest Benedykta. Dobrze, dzwonimy. A fotok. Skóry dzwonimy. Fotok. Halo? Dzień dobry, Kuria Metropolitalna Kraków się wita, ulica Franciszkańska. Czy ja się zadzwoniłem do fotografa? Halo? Dzień dobry panu.
Proszę pana, chcielibyśmy zlecić zrobienie obrazów, świętego obrazka do katechizmu i do podręcznika do religii. Ja połączę z magistrem biskupem Misiurą. Dobrze? Momencik. Halo? Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to jest zakład fotograficzny? Nie jestem. Przepraszam bardzo, a czym się pan zajmuje? Halo? Pan się zajmuje nie wprowadzaniem konwersacji. Ludzie się obawiają rozmawiać z biskupem. Musisz mi trochę rangę obniżyć. Dobrze. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF w SC Rock. Ale wyobrażasz sobie, wraca twoja córka z religii. Co dostałaś? No święty obrazek tego piłkarza. Piosenka absolutnie nie dla księży, bo A Girl Like You się nazywa. Opłatek. Z jego skóry? Tak. Teraz do karpasza, Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w SC Rock. W SC Rock. 16 minut po 9:00. Radio SK Rock. Jeden z piłkarzy Wisły Kraków, Patryk Małecki, urodzony w Suwałkach dnia 1 sierpnia, wykonał tatuaż z Benedyktem na prawym przedramieniu ręki. Wygląda trochę jak mapa Sumatry albo Borneo. Podczas zgięcia w tradycyjnym wale twarz ojca gniewna czyni się. No to tyle. Chyba przedstawiliśmy państwu temat dzisiejszej audycji. Dla wszystkich niewierzących, jak tylko można. Patryk Małecki, piłkarz Wisły Kraków, wytatuował sobie wielką, srogą twarz Jana Pawła, która nie, według niektórych... Benedykta, to jest Benedykt. Dobrze, moim umówmy zdaniem. Się. Jest to papież jakiś. Ale najlepsze jest to, że w ogóle tego nie mówię. A słuchaj, a może wykonamy jakieś, zlecimy jakieś badanie, żeby rzeczywiście ustalono tożsamość opisu, albo do brawa dołączymy takie, żeby każde dziecko mogło sobie zrobić. No ale dobrze. Teraz, proszę państwa, no, chcemy powiesić obok Mateusza Pątnika i Czarnej Madonny, chcemy zrobić z tego tatuaża święty obraz. I zobaczymy, obrazek to nie jest aż tak wielki. No to się rozciągnie przez skórę, bo można futerał zrobić. Dobrze, ja połączę. Herbert. Ale wiesz, to tło dźwiękowe, które przygotowałem teraz, tak. Jest naprawdę troszkę mnie przeraża. Tak, bo to pachnie troszeczkę imię Róży. Okultyzmem takim. Imię Róży, trochę idzie z rozmery. Roman Polański w tym najlepszym momencie. Czekaj, ten zdaje się zajęty w tej chwili rozdzieraniem jakiegoś kota. Kota robi obraz. Dama z kotem. Rozdzieraniem kota. Nie kpi. Bardzo możliwe, że wśród słuchaczy jakże licznych Radia SK Rock są też wierzący. Och, na pewno. A nie tylko miłośnicy Black Sabbath. No, na pewno, wiesz, i to nie tylko jedziesz tak jak ty. Ja nie wierzę. Ja przeszedłem z buddyzmu na narcyzm. Ja przeszedłem. Wolałbym nie poprzestać tego tematu. Jak mam do wyboru papieża... No. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, czy to jest garbarnia? Tak. Witam serdecznie, Kraków się kłania, dom rekolekcyjny. Moje nazwisko Misiura. Proszę pana, mielibyśmy dla pana takie nietypowe zlecenie. Ja połączę ze starym referentem, dobrze? Który będzie to zlecenie panu... Momencik, bo jest tak cieszy. Przepraszam, w tej chwili telefon muszę odebrać. Halo? Halo? Halo, dzień dobry panu, czy z garbarnią ja mam przyjemność w tej chwili? Wie pan co najlepiej, bo jestem teraz w wyjazdach i jakbym dał panu numer, bo to ja miły panie, ja tylko jedno pytanie w tej chwili do pana mam. Tak, czy tak. Gdybyśmy dostarczyli panu taki fragment skóry, całkiem niewielki tatuaż posiadający, czy pan byłby w stanie rozciągnąć go do i tak spreparować, abyśmy obraz z wizerunku na owej skórze uczynili? To jest nadruk kolorowy na skórze. Tak, tak. Wie pan co? No. Prawdopodobnie by było możliwość. Tylko chodzi o to, czy fragment, pan jest osobą... Fragment to niewielki i w dobrym stanie, albowiem z taką starannością wycinany. Chodzi o to, że to jest dla nas relikwia. Czy pan jest osobą wierzącą? Tak, tak, tak. A to dobrze, to wszystko. Bardzo się cieszymy. Czy fragment owej skóry dostarczyć panu mamy w sposób szczególny, czy tak po prostu... Przyjść tym piłkarzem. W listem zamknięty? Ja się pytam, bo to jest głęboko, nie wiem, ten tłuszcz siedzi. Głęboko siedzi, chociaż to jest świeża rzecz. To jest świeża rzecz. Na takim świeżej skórze, ta skóra ma za 21 lat, nie więcej. Aha. Mhm. Bo też jest możliwość często, w zależności jakiej barwy
były i może być tak, że... To znaczy, proszę pana, my możemy go do pana doprowadzić i na miejscu dokonać usunięcia tego fragmentu skóry, a późniejszą preparacją zająłby się pan od razu. Bo my w sumie przygotowujemy tylko skórę, a taką preparować to nigdy nie ale próbowaliśmy. Ale to jest na żywym organizmie, wie pan, na tym polega ten problem. Ale to katolik, to jest człowiek tutaj od nas, z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, z Grupy Apostolskiej, no, parafianin dobry. Także on przyjdzie i pozwoli sobie ściągnąć to. Aha, tylko że my mieścimy się w Radomiu, nie wiem czy pan... To nie ma problemu, my podjedziemy. To... Proszę jeszcze, bo jestem w rozjazdach, a tam tata prowadzi i nie wiem, co jest w tej chwili. To my do ojca zadzwonimy. Proszę zadzwonić, ja podam numer stacjonarny. Proszę i dowiedzieć bardzo. Się... My ten numer posiadamy, dokładnie. W takim razie ojciec nasz do ojca waszego dzwonić będzie. Dobrze. Niech będzie jestem... pochwalony. Dziękuję bardzo. Do widzenia, panie. Do widzenia, bracie. No to co, dawaj tę łapę. Przytrzymajcie go. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. W Esce Rock. Nie wiem, czy tatuaże akurat pomagają. Ja tylko mogę o sobie powiedzieć o moich kolegach. My w latach 70., kiedy graliśmy w drużynie pana Kazimierza, każdy z nas, wychodząc na boisko, dotykał trawy i żegnał się na oczach milionów ludzi. Po prostu była to jakaś taka wiara, która w nas była i myśmy w to wierzyli. Bez względu na to, jaki ustrój nas był i kto był pierwszym sekretarzem, myśmy na oczach wielu milionów ludzi, tak mi się wydaje, no bo to przecież telewizja chyba nie wtedy pokazywała akurat to, myśmy się żegnali. Widziałem ten tatuaż, nie wiem, no czy to nie jest jakieś to nadużycie tego wszystkiego, ale jeśli mu to pomaga, no to brawo, no daj mu Boże jak najlepiej. Przypomnijmy, że owym tatuażem jest wizerunek Ojca Świętego. No, nie jest pewne którego, bo tutaj pojawiły się też sugestie, że to jest Pius XIV. Około 20-centymetrowy w full kolorze tak zwanym i 3D na przedramieniu nie, Patryka Małeckiego 3D, no. Z Wisły Kraków. No cóż, dzwonimy w takim razie z oficjalnym protestem, prawda? Proszę państwa, jest takie miejsce dla każdego człowieka związanego z piłką nożną, gdzie można wszystkie swoje daremne żale, próżny trud, bezsilne złożeczenia. Taka krajowa, piłkarska Krajowa Rada Radiofonii, prawda? Taki spowiednik. Tak. Mam nadzieję, że tam będzie. Od razu prosimy o lato, nie? Żeby lato przyjął. Tak, ten 200 to był sekretariat, prawda? Tak. Dobrze, a najpierw dział dyscypliny. Jak nie, to do kancelarii, no. Znaczy do kogoś, kto jest w stanie mu tą rękę po prostu wyrwać, no. Z korzeniami. Nie, mamy tu PZPN. Mhm. Wiesz, że w PZPN w tej chwili mecz sprzedają, i są zajęci, akurat fryzjer jest nie, u nich. Co ty, oni mają wczoraj śniadanie w bufecie. Wiesz, jak wygląda śniadanie w PZPN. Mają śniadanie na trawie. W lato przyniósł dużo trawy. Jezu, ale trawy to akurat piłkarzom nie brakuje, naprawdę. Znałem paru. Różnie rozumiana murawa, prawda? Murawy nie paliłem jeszcze. Polski Związek Piłki Nożnej. Dzień dobry, pani. Klub Krakowia się kłania. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pani, bo my próbowaliśmy się do działu dyscypliny dodzwonić, tam nikogo nie ma, moje nazwisko Marcinka. Niestety jest chora koleżanka. Dobrze, a no czy no można właśnie. Z panem Grzegorzem Lato, bo mamy tutaj sprawę tego tatuażu, wie pani, u zawodnika Wisły Kraków, ja już pani mówię, to się nazywa Piotr Małecki. I mamy listę, niech kolega wymieni osoby, które się naprawdę od Żurawa po Błaszczykowskiego, mamy ten protest, kolega powie. Halo, dzień dobry pani. Dzień dobry. Polski Związek Piłki Nożnej. Tak. Krakowia z tej strony się kłania. Proszę pani, według konstytucji państwa polskiego kwestia przekonań religijnych w Polsce jest prywatną sprawą każdego obywatela i zarówno wierzący w Boga, jak i nie podzielający tej wiary są wobec państwa równouprawnieni. Koniec cytatu. I teraz pani... Piłkarz Wisły Kraków. Chciałem pani w tej chwili powiedzieć, że tak. Oczywistą sprawą, że tatuaż tego Małeckiego obraża takie osoby jak Emanuela Lisadebę, proszę pani, Boruca, który jest zielonoświątkowcem, Benhauera to protestant, Świadek Jehowy, Zbyszek Boniek nawet się pod tym podpisał. Proszę Kuba pani, Błaszczykowski też powiedział, że jest niewierzący. Słynny Amisze bracia Żewłaków i ten, co w czci Sokoła, Roger Guerreiro, proszę pani, to są ludzie, którzy są po prostu w tej chwili obrażeni tym, co wykonał ten Małecki, no. Czy jest szansa, żeby PZPN jakoś interweniował w tej sprawie? Ja rozmawiałem z doktorem Jerzym Wielkoszyńskim, tym lekarzem kadrą, powiedział, że to może usunąć w ciągu 20 minut taki tatuaż, tylko że musi być podkładka z PZPN-u, wie pani. Może pani to zapisać wszystko?
chwileczkę. Dobrze. Pan sobie wyobraża, że Kryszta Łowicz, który jest buddystą, sobie twarz pomaluje i będzie grał na meczu? Albo no, będzie w pomarańczowych ciuchach. Jak chce to pani wyobrażać? Albo w tych takich sandałach, no. Chodzi ten lama. Albo Guerreiro z tym sokołem na ramieniu. No przecież no jak to tak? No on kiedyś wyszedł z tym sokołem do szatni, pamiętasz? Pani jest tam cały czas? Pani poszła do Grześka lato. Halo? Poczekaj, pani wróci zaraz. Dobrze. Chodzi o to, żeby mu rękę odjęli na każdy mecz, żeby odjęcie było. Wiesz, ja kiedyś pamiętam, był taki czas, pamiętam z dzieciństwa, że wiesz co, byłem sam w domu i słyszałem takie popukanie do drzwi. Ja tylko pamiętam, że bunt miał. Tam? On był Świadek Jehowy, otwiera, ma tam Boniek, wiesz? Naprawdę? A mnie się jakiś Boniek śnił, wiesz? Biblię Matką Boską. Trzymał. Na balkonie u mnie śnił się Boniek i Matka Boska i do mnie coś mówili, wiesz? Co ty opowiadasz na to? Tak, i wtedy oni powiedzieli... Grali w tak zwane trójki. Nie, wynaleźliśmy nową cyfrę, tylko nie zapisałem jaką. I tak żałuję do dzisiaj. Nowa cyfra. Naprawdę mówię. No to może zadzwoń do Bońka, to ci przypomni. Bo Zbyszek, pamiętasz, byłeś u mnie we śnie? Bo do Matki Boskiej możesz się nie dodzwonić, obawiam się. Przepraszam, tu Matka Boska, nie mogę podejść do tego. Ty, słuchaj, w PZPN-ie chyba znowu nabrali wody w usta. Nie, bo jeszcze lato nie przyszło. And now, ladies and gentlemen, check it out. Ćwiczą już od rana do 10:00. SRO. Stygmaty, który był największy, no i nawet jest telewizja specjalnie poświęcona tylko włoska, gdzie się odbywa kult tego stygmatyka. Stygmaty to są po prostu rany Jezusa Chrystusa, więc dwie na rękach, no i oczywiście na nodze, prawda? No i oczywiście jest rana jeszcze w klatce piersiowej, to było najbardziej widoczne. I to jest oczywiście jak najbardziej oczywiste, że niektórzy właśnie ten dar stygmatów mają. To jest oczywiście związane ze świętością, to jest specjalny dar. No każdy ma różny charyzmat, prawda? Nie wiem dlaczego nie jest to ujawniane przez środki masowego przekazu. Cudze chwalicie, czego nie znacie, a my mamy swoją właśnie polską stygmatyczkę. No ale zdecydowanie tak przecież we wczorajszym fakcie czytamy o Patryku Małeckim. Co prawda polska to jest na razie tylko jedna ręka, prawda? Polska stygmatyczka Nelly Rokita niestety nie lubi jakichś. Dlatego zawsze w rękawiczkach chodzi, nie wiem czy jak bardzo uwagę. Trudno, Michale, zdefiniować słowo cud. Cudami można nazwać wydarzenia nadprzyrodzone, wydarzenia jest tej ziemi. Cudami także nazywamy fenomen, kiedy to serce idzie za wewnętrzną siłą, wolą Boga. Mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, tak zwanych sport stygmatów, którego doświadczył Patryk Małecki, wizerunek Ojca Świętego wytatuowany na prawym przedramieniu tak piłkarza Wisły Kraków. Zdecydowanie musimy tę sprawę zbadać. Proszę Państwa, można to porównać do cudownych, uzdrawiających kasztanów Ojca Pio, albo to ciągle pojawiających się bochenków chleba Ojca Pio. Niektórzy twierdzą, że jest to tak zwana szósta tajemnica fatimska. No ciekawe, czy Patryk Małecki doczeka się swojego kanału telewizyjnego. Gdzie będzie ciągle pokazywał rękę. Nuncjatura Apostolska, słucham. Niech będzie pochwalony, my z Krakowa dzwonimy. Z parafii Świętego Krzyża, moje nazwisko Misiura, tutaj dzwonię z sąsiadem, bo chcielibyśmy zgłosić stygmatyka, który się u nas pojawił. To jest młody chłopak, Patryk Małecki. Jaka jest szansa, jemu się pojawiło... Może tutaj sąsiad powie, bo to jest... My czytaliśmy o Ojcu Pio, o tych kasztanach uzdrawiających, które uzdrawiały blizny, poparzenia, rany i nie wiemy, czy to nie jest też coś podobnego. Kolego, powiedzcie panu. Halo, proszę pana. Dzień dobry pani, etap, proszę pani. My tu jesteśmy, my tu naprawdę jesteśmy poważnie zaskoczeni, bo już ciągną tutaj do tego Patryka pod jego dom, jakby całe tłumy w tej chwili od nas. Pan mnie posłucha? Ktoś nawet z Lichenia już ojca ciągnie, żeby przyjechał. Halo, do... Tak, pan niech pani posłucha. Słucham panią, tak. Proszę, bo my jesteśmy podnieceni bardzo. Tak, proszę mówić. Proszę pana, proszę zadzwonić do swego księdza proboszcza albo biskupa. To jest pierwszy krok, jaki... Myśmy rozmawiali z biskupem, on nas troszkę wyśmiał, że to na ciele, że stygmat taki, że kolorowy, że barwny, że na prawej ręce to nie, że to na dłoniach. Że to raczej niemożliwe, poza tym, wie pani, to jest problem, bo ten chłopak jest piłkarzem i to też budzi różne, wie pani, emocje. Ale proszę pana, my nie możemy nic, jeśli nie będzie pierwszej opinii księdza biskupa. Bo on jest z Wisły Kraków, a czy tak, biskup jest za Krakowią i mamy w tej chwili z tym problem. Czy taki stygmat, który jest ruchomy, jest, może być uznany za święty, tak jak tajemnice fatimskie? Jak pani się osądzi? Proszę pana, ja nie jestem w stanie wydać jakiejkolwiek decyzji czy opinii swojej. Rozumiem. Nie widząc osoby i po prostu, no, zresztą jeśli wiecie z historii Kościoła, no, te sprawy wymagają długiego badania. My nie uczeni, proszę pani, dlatego do was, do Warszawy tu dzwonimy, ale tym bardziej, pana, że to nic nie już pomoże, się tu u nas ludzie kłócą, zadzwoni. Bo jedni mówią, że Jan Paweł, inni, że to Benedykt, że dojrzeć w tych rysach dokładnie nie mogą. No. On twierdzi, że to jest taki element sakramentu pokuty, wie pani, że on chce tego ojca po prostu uczcić tak bardzo. Ale proszę pana, no to...
ja nie wątpię w jego dobre chęci. No właśnie, mm-hmm. Tym bardziej, że on bardzo brankoszczelny się zrobił. To nie jest takie, o, że ktoś coś ma i już jest ogłoszone. Mówię, pierwszy etap to jest ksiądz proboszcz i ksiądz biskup. Mm-hmm. Oni muszą być i oni muszą jakiekolwiek wydać... Ale mówię pani, że ten biskup za Krakowią kibicuje innym klubom i mamy też trochę problem, bo tu jakby interes świecki ale z tym świętym... Ale pan miesza po prostu pewne sprawy. Naprawdę, tutaj nic, nikt nie pomoże panu najpierw, aha, jeśli czy nie biskup, będzie... Takie zaświadczenie. Od was na razie nikt nie przyjedzie tu oględzin dokonać. Wie pani, bo tutaj ludzie już naprawdę jest adoracja, cały stadion prawie Wisły jest tych ludzi. On stoi z tą ręką już 6 godzin do góry i wszyscy go adorują. Nie, pani nie słyszała nic o tym? Bo dzisiaj była prasa u nas. My może zrobimy tak, bo mamy nagrania z meczu, gdzie on biega, dobrze rękę widać. Może byśmy wysłali do was, żebyście zerknęli na to chociaż. Mówię, po prostu tutaj nic nie stanie. No dobrze, wie zrobić. Pani, bo jak on tą rękę tak zgina, to po prostu widać ostatnia wieczerza. To cuda. No są. Dobrze, trudno. W takim razie będziemy tutaj sami próbowali rozsądzić. Może pojedziemy w takim razie do Rzeszowa jedźmy, no. Bo on tam podobno jest właśnie za krawędzią. Tym bardziej, że on ma krwawienia z dresu w dobrze, tej chwili. Dziękujemy dobrze. Bardzo, do widzenia. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w S-Rock. Jest to taki wielki jubileusz dla nas, powód do wielkiej radości. Chcemy się tą radością ze wszystkimi podzielić w jakiś sposób. Peregrynacja relikwii pomoże nam w przeżyciu godnym, właściwym, podniosłym przeżyciu tego jubileuszu 400-lecia pobytu tutaj na ziemiach polskich. Skąd ten niebywały tembr głosu, który i nam się przecież udziela, prawda? Ja się tak... Jak tylko włączamy te dzwony, to zawsze zastanawiam. Od razu jakoś takie, tak jakby jest... łaska Boża zstępowała. To jest jakieś takie trochę takie miękną kolana głos i jakoś tak ciepło się robi. W niektórych częściach ciała. Słuchacie Skiro. Zadzwońmy do bohatera dzisiejszej audycji. Jeśli dzisiaj nie molestowałeś jeszcze ministranta, masz dopiero 9:45. Nie, błagam się, ja się pod tym nie podpisuję. Ja nie, też nie, ale paru ministrantów z bólem serca i nie tylko. I nie tylko. Na niektórych z nich zostawiono. Proszę państwa, dzwonimy do Patryka Małeckiego z Watykanu. Jest poza zasięgiem. The number you have called is either unavailable or switched off at the moment. Poczekaj, może please try again later. Mogli się nagrać. Wzywany abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem. The number you have called is either unavailable. Dobra, spróbuj jeszcze raz do Wisły. To daj numer. A ja nie mam. Nie masz numeru? Mam znaleźć? A miałeś tam, zobacz w kiblu. Ja zaraz znajdę. Czy ktoś ma telefon do Wisły Kraków? Słuchacze? O, ja już mam. Dobra, mam. Ja też mam. Dobrze. Z prezesem. Nuncjatara apostolska, mamy przedstawiciela Watykanu. Tak, pan Cosa Nostra. Tak jest. Padre Cosa Nostra. Mhm. Ochrona Wisły, Wodar, cisza. Dzień dobry panu, nuncjatura apostolska w Warszawie się kłania. Momencik, czy ja mogę poprosić z prezesem? Wisły? Sekretariatem. Dobrze, może być sekretariatem. Dziękuję. Direttore del Centro Wisła Kraków. Direttore del Centro Wisła Kraków. Dzień dobry pani. Halo? Tak? Nuncjatura apostolska się kłania, Warszawa. No, jest pan Cosa Nostra u mnie w sprawie tego Patryka Małeckiego. Czy ja mogę tłumaczyć? Allora, buongiorno, ragazza. Direttore del Centro del Wisła Kraków. Czy to jest gabinet prezesa Wisły Kraków? Halo? Proszę pani. Halo? Mówcie, proszę. Allora, dziade conte di lingua di Patrick Malecki di Benedetto de Varsavia negli anni compresi fra il 1100 interessati. Przedstawiciel Watykanu jest zainteresowany objawieniem relikwią Patryka Małeckiego. Chodzi o ten stygmat Jana Pawła na przedramieniu. Che sfolamo dal solo sul versante del Papa, ma anche del altre lingue inglese e adesso francese. Czy chciałby spotkać się z piłkarzem i zobaczyć, by przekazać tę dobrą nowinę do Watykanu? Jaka jest... Momento, Prego. Proszę pani, jaka byłaby szansa na spotkanie? Proszę pani? Allora, pizza bamboli del... Ale funghi o riavoli? Del fracatti e ravioli, del Patrick Malecki. Allora, organizzazze corsi di lingua. Proszę pani, halo? No nie wiem, no nie. Allo? Czy z panem Maciejem Skorżą możemy rozmawiać?
Nie wiem, czy ta pani wkłada słuchawkę, ale strasznie ciasno wchodzi. Specyficie contepensa di gnocchi. Gnocchi, macie ravioli, prefero dan tortellini. Czyli nikogo nie ma w domu. Cinca di Parma. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF. No nie pozostało... Ale dzisiaj, no właśnie. Proszę państwa, zadzwonimy w takim razie do Białego Domu. Nie pozostało nam nic innego, jak uczcić i połączyć te dwa czarnego wielkie tematy. I wymazanego. Ale spróbujmy jeszcze to wszystko gdzieś babcie wpleść, wiesz, będzie wtedy sukces. Ja bym sobie babci wolał nie ruszać, bo ma prawie 100 lat już i się powoli rozsypuje. I ma taki rozróżnik w piersiach, że jak kaszle, to się brama automatycznie otwiera. Moje możemy znowu do garbarza zadzwonić już. Nie wstąpi duch twój, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Kto wie, czy to właśnie nie tymi słowami, które chyba gdzieś wyznaczają punkt bardzo istotny w historii Polski, także polskiej piłki nożnej. No nie ulega wątpliwości, że to największy, jeden z największych Polaków w jeden historii, z największych tatuaży Jana Pawła. W historii, no i właśnie niestety jeden z najgłupszych pomysłów, jakiego dopuścił się Patryk Małecki, piłkarz Wisły Kraków, który, proszę państwa, na prawym przedramieniu to jest wciąż nieustalone, czy to jest Karol Wojtyła, ja czy to jest Benedykt XVI. Ja rozumiem, jakby to był, ale przecież piłkarz strzela wielki, piłkę. Wielki, ogromny, kolorowy, brzydki tatuaż na przedramieniu Patryka Małeckiego. Który wygląda trochę jak połączenie Joanny Jabłczyńskiej i tego Jeana Reno. Proszę państwa, wydarzenia wczorajszych dni, no to znaczy dnia wczorajszego tak naprawdę. Masz muzykę, czyli, z serialu Czarne Chmury? Czyli zaprzysiężenie, nie mam niestety. Szkoda. Zaprzysiężenie Baracka Obamy gdzieś mimo wszystko wiąże się z naszym dzisiejszym tematem. Trochę tak, bo ani nie dzwonił, biorąc pod uwagę dymisję Ćwiąkalskiego, premier miał pełne ręce roboty, prezydent jak zwykle się cieszył. Nie, prezydent złożył oficjalne gratulacje. Naprawdę. Ale dzwonił do Baracka? Słyszałem, Gras mówił 24. Ale naprawdę. Że dzwonił do Baracka? Nie, że napisał. A no to no co, babka mógłby z nim rozmawiał. Dzwonimy do Białego Domu w tej chwili. Proszę. Jako pierwsi Polacy. O, jak chcesz pogadać z prezydentem, to tak zostawimy godzinę. Wiadomość. A nasz prezydent non-stop się uśmiecha. Chcieliśmy przesłać uśmiech z Polski. Nie, nie, nie chcemy. Dobrze, zostawimy życzenie. One, dobrze, dobrze. Ten. Ale wiesz co, ja czytałem, że Obama to jest taki nocny Marek, że on po nocy pracuje właśnie. To jest Hussein Marek? Hussein Obama. Zajęty. Dobra, no to spróbujemy do tego w takim razie switchboard tak zwanego. Masz switchboard? A może masz do tego Air Force One? Gdzie on lata? Myślisz, że on leci teraz? Że on kazał przemalować na czarno ten samolot? Słyszałeś? Wielki czarny Air Force One. Z napisem Obama. Będą mieli problemy z US Force właśnie. Air Force dlatego, że będzie ten samolot niewidoczny. Mm-hmm. Ale i on wyląduje, nikt nie zobaczy, że on wylądował. Zgładzenie. Nikt nie zobaczy, że wylądował, więc schodów nie postawią. Mm-hmm. O, już ktoś powiedział, że dzwonimy. To już jest zajęte, dobrze, to jeszcze jeden mamy numer do Białego Domu. No przecież nie mów, że do Białego Domu są tylko trzy telefony, no. To już nie jest Biały Dom. A, to już jest Czarny Dom. Black House. To tak jest tak zwana chata wuja Tomka. Chata wuja Husajna. Dobrze, szkoda trochę. Chciałem powiedzieć, on jest niewiele starszy ode mnie. Nie wiem, czy wiesz. Naprawdę? Tak, i ciemniejszy trochę. Bo mnie już chodzi. Pozostałe numery są zajęte. No pewnie już, na gwieździe dzwoni. Tanie, na te tanie linie, gdzie są murzynki gołe. No to, słyszałeś, że Kraśko się wczoraj popłakał? Co ty opowiadasz? Tak, popłakał się, prowadził wiadomości, się popłakał. Naprawdę? Tak, ale strasznie, ale się ze szczęścia? Tak, posmarkał się, wiesz, tak, naprawdę. I tak mu kapało z nosa, aż mi się zrobił trochę żart. Ja z nim pracowałem przy 10-15. A, się... kurczę, no niestety to może jakaś ambasada w Polsce, co? Nie, to ambasady będziemy dzwonić, czy oni są w Polsce? Nie, no to trudno. Proszę państwa, no chcieliśmy poinformować Biały Dom o tym, że Patryk Małecki chciał uczcić w jakiś sposób prezydenturę Baracka Obamy, tatuując... I znalazł piękne miejsce na jego twarz, nie powiemy jakie, bo... Znaczy jest to miejsce, które poniekąd kończy się czarną... Które taką... sugerowałoby, że Barack Obama używa wyłącznie samogłosek. które ładnie się układa w literę BOOB. Dobrze. Zakończymy jakoś, może jakaś hymowanka? A może hymn jakiś? Może, a może modlitwa? To może jeszcze raz amerykański hymn zaśpiewajmy, bo ładnie. Nie. Ja nie chcę mieć jeszcze CIA Nie, uczcimy to w takim razie. Lech Kaczyński śpiewa hymn Stanów Zjednoczonych. Trzy, cztery. Rękę trzymaj na piersi. Na swojej. Dziękuję.